Dobra, nóżka padła. O nie, o nie, 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 dobiło mnie, dobiło mnie, no, no. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Clone Drone in the Danger Zone, czyli takie Paint the Town Red, tylko że z robotami. Powiem wam, że nie mogłem się doczekać kolejnego odcinka, ponieważ pobawiłem się już na tych kilku trybach, a chciałem jeszcze tego story mode'a poprowadzić, aczkolwiek spróbowałem się już w jednym challenge'u, który się nazywa Raptor Challenge, tak samo ściągnąłem jednego challenge'a, którego nawet ukończyłem, The Duel for Insane, oraz zabawiłem się na Endless Mode, którego wam dzisiaj pokażę. Możliwe, że wam dam troszeczkę głośniej tutaj dźwięki, żeby było coś słychać. Także zaczynamy grę. Mam już swoje jakieś typy, jeżeli chodzi o buildzik, aczkolwiek no dalej maksymalnie gdzie doszedłem to chyba ranga diamentowa, coś takiego jakoś, począteczek dosłownie. Także mam kilka pomysłów na to, jak to zrobić, aczkolwiek, że tak powiem, dalej jeszcze pewnie jestem nieobeznany, z tego względu, że jeszcze z wielu rzeczy nie skorzystałem i wielu przeciwników jeszcze zapewne nie spotkałem. No i często zdarza się po prostu tak, że w którymś momencie gdzieś tam strołuję meczyk i zginę, mając już dobry gear, i aj, naprawdę szkoda tego, powiem wam. I tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o to, na początek bierzemy sobie, w sensie ja mam zawsze taki początek, że biorę sobie drugi pasek energii, biorę sobie jetpack, albo biorę sobie młot, później biorę może zbroję, bo ona zawsze tam przynajmniej ten jeden strzał jakoś ochroni w większości, bo chyba głowy nie chroni. Może później gdzieś klon, może gdzieś wykop. Brałem już, w sensie robiłem już tak jakby gear pod włócznie i tarczę z włócznią i armor, ale powiem wam, że włócznie najmniej czuję. Tutaj nie robiłem tego, Fire Arrows też nie robiłem, ale robiłem ten Aim Time, robiłem tylko challenge na łuk i strzały i nie wiem, tak średnio było. Robiłem na ten największy młot, ale nie robiłem tego, bo tutaj zresztą trzeba ukończyć jakieś challenge, żeby sobie odblokować. Z mieczem za bardzo się nie bawiłem, także przede wszystkim na początek energia, tego typu rzeczy, i tutaj sobie to zrobimy. Oczywiście jeżeli chodzi o na przykład challenge, jak Raptor Challenge, jedyny challenge, który sobie tutaj grałem, to na Raptor Challenge pierwszą rzeczą, którą kupuję, to jest łuk, żeby po prostu raptora gdzieś tam od pleców sobie palnąć. Dobra, pierwsze co, łucznika trzeba zdjąć. Wyjmujemy łucznika, już jest łatwiej grać. O kurde, to jest... Powiem wam tak, jest ten minus, że jak zaczynam, tak jakby, jak atakuję w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, czasem mi się kamera blokuje i nie mogę się wtedy już ruszyć. I przez to czasem dostanę, w ogóle ja nie wiem, w co ja teraz dostałem, nie wiem, czy ręki mi nie urwał jednej czasem. Przez to będzie problem, jeżeli chodzi o na przykład łuk, czy coś takiego. No, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gość mi urwał rękę? Nie, no mam tu rękę, to co on mi palnął? Nie wiem, co mi palnął, ale... No, ale okej, palnął mnie, niestety. Pozwoliłem sobie na palnięcie mnie. Okej, lecimy dalej w takim razie. Teraz tak, jetpack czy coś innego, czy młotek? O, armor, jetpack, młotek, dobra, bierzemy młotek, zobaczymy, jak z młotkiem pójdzie. Młotek jest o tyle dobry, że możemy po prostu łatwiej nim niektórych przeciwników strącić. Mamy też chyba minimalnie większy zasięg, no i no po prostu łatwiej jest dosłownie. O, pierwszy raz na tej planszy jestem, mamy gości z włóczniami. No i zginęliśmy, gość z włócznią. Powinniśmy od drugiej strony, ale jak widzicie, no byłem tutaj najwyżej właśnie na diamencie. Tutaj gdzieś jakieś złoto, co tutaj jest w ogóle, srebro, no tego typu rzeczy. Pograłem sobie tych rundek parę, także polecimy dalej ze story mode'em prawdopodobnie, bo chciałbym, nie wiem, może coś się odblokuje tym story mode'em, przepraszam. Dobra, lecimy. Okej, może tu odblokujemy coś więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Story mode activated, proszę państwa. No okej, mamy gości z młotami, mamy łuczników na górze. Co ja miałem? Ja miałem tutaj młotek i tak naprawdę chyba tyle, miałem po prostu młotek na tym story mode'zie. Dobra, tu łucznicy są problemem, zdecydowanie.
Dobra, gościu zniszczony. Aczkolwiek tutaj powinno być do nich wejście prawdopodobnie, dokładnie tak. Dobra, jeden przetrącony i jeszcze trzeba drugiego przetrącić. Oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, a my lecimy dalej. Aha, tutaj miałem to i miałem to. Dobra, tutaj nawet chyba nie mam włóczni odblokowanej, tak mi się wydaje, na story mode jeszcze, bo tego typu rzeczy dopiero odblokowały mi się później. Tak, nie ma jeszcze włóczni, nie ma wielu rzeczy, nie ma też armora, czyli mamy to, no to mamy to samo, co przed chwilą mieliśmy, można powiedzieć. Klona nie mamy, kick, hammer size. Tego nie potrzebuję na razie, tutaj odbijamy, też pisaliście, że odbijamy po prostu te strzały, jeżeli mamy miecz wyciągnięty. Pójdziemy w większy młotek? Pójdziemy w większy młotek. Klona nie lubię używać z tego względu właśnie, że on się tam kończy, on ma jakąś pewną pulę tych użyć, no wiadomo, jak nie zużyjemy, jak zużyjemy to już sobie nie zużyjemy drugi raz. No i to, że nie ulepszamy się. O, widzicie? Patrzcie, jak się kamera blokuje czasem. Nie wiem, o co chodzi z tym. Czasem się kamera na ataku tym zablokuje, bo tak mogę bić i ten, a nagle cyk, kamera zablokowana i nie mam ruchu większego. Łe, myślałem, że to coś z kosmosu ruszyło na mnie. Co to są za goście? Goście, którzy używają do ataku buścika. Dobra, łatwiutko. Teraz mogę jednego klona kupić, tak w razie W. Okej. Dobra, też to mam. Także teraz bym klona kupił, chętnie jednego. Dobra, cyk. Tak w razie W, to jest takie w razie W właśnie. Ale też kupujemy armor na przykład, mamy klona, no to klon już nie ma armora i to jest lekki problem. Szkoda. Okej, nie grałem na tej mapie. Co to jest za mapa, co tu się wydarzy? Okej, mamy łuczników. Włók bym przyinwestował, szczerze powiedziawszy. Okej. Dobra, jeden palnięty. Drugi palnięty. O nie, musiałem się odsunąć. Trzeci palnięty. Gdzie jest ten gość? A, on się sam rozwalił. Teraz mamy poziom wyżej chyba walkę. Tak, zobaczymy. Tak, poziom wyżej walka. Dobra, palnięty łucznik. Palnięty łucznik. Okej. Zeskoczyli, ale swojego palnęli. Proszę bardzo. Easy winek. Victory, okej, cyk. Oh damn. Czekajcie, ja sobie zejdę normalnie, żeby się tutaj nie wpakować na to. O, już lecą autoboty tutaj do naprawiania. No ich nie będę już rozwalał, bo to jest bez sensu, szczerze powiedziawszy. Powiem wam, że spróbowałbym sobie jakiś taki mod, gdzie możemy być po prostu, gdzie mamy od razu więcej żyć, nie? W ten sposób. Coś takiego, możemy powalczyć na tych lepszych przedmiotach od razu. Dobra, czy łuk, jetpack, kick, clone, hammer size, idziemy w hammer size, idziemy w młot po prostu. Przydałoby się zrobić ten challenge jakiś na młot. Możemy tak zobaczyć, patrzcie jaki teraz mam młot wielki. Te autoboty to nie jedyna rzecz, którą dzisiaj pierdyknę tym młotem. Dobra, cyk, ciekawe czy jakbym to palnął to... A, nie, to tak nie działa. Okej. Ruszają na mnie przeciwnicy, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dawać, pięć, sześć, siedem. 8. Easy, easy. Dziękuję, dziękuję. O kurde. Proszę mnie nie odbijać w ten sposób, dziękuję. Okej, lecimy dalej po kolejny punkcik. Co teraz? Bo tak jak powiedziałem, nie możemy zrobić tego. Nie możemy zrobić tego. A tu co musimy? Energy, Flame Brave. Ale to też nie mamy, to mi się nie przyda. To tak średnio, w kolejnego klona, w łuk. No mamy już na maksa młot zrobiony, nie możemy Fire Hammer zrobić. Pójdziemy w łuk po prostu, w razie W. Jak będzie jakiś raptor czy coś, to jeszcze podziękujecie za to, że łuk zrobiłem. Nie wiem jak raptora bić tak naprawdę, albo jak są takie rakietki. Na tym diamentowym poziomie, na którym przegrałem, to dlatego, że nie wiedziałem jak w ogóle pokonać jednego przeciwnika. Kompletnie no nie miałem pojęcia, jakby to zrobić. Dobra, cyk, jeden palnięty.
trzeba wykorzystywać to, że naprawdę mamy długiego młota. Cyk, dobra, czterech zniszczonych. Kogo jeszcze mamy tam przeciwko? Archero Swordsman, dobra, cyk. No, łatwo na razie. Na razie łatwiutko to idzie. Zrobimy tu ładnego screenka jeszcze. Czekajcie, tutaj o tak, trzeba zawrzeć ich wszystkich. Okej, pięknie. Czemu oni harwestują ludzi? Co jest? Proszę tak nie robić. O, śmieci spadły. Spider-Tron 6000! Okej. Co na Spider-Trona wziąć? Drugiego klona, Kika, może Kika weźmiemy po prostu, bo jeszcze go nie mam. To sobie weźmiemy, oczywiście jeżeli chodzi o high kicka, to możemy po prostu sobie pyk robić, cyk, wykop, wykop. Wykop się przydaje, no. No okej. Przydałoby się strzelić tak ze dwie strzały w niego. O kurde, ze Spider-Tronem to jeszcze nie walczyłem, powiem wam tak. Dobra. Okej. On tam ma łuczników jakiś. My sobie spalimy stąd wrotki. Idziemy na Spider-Trona. O nie, spadłem. O nie, Spider-Tron samego siebie uderza. Dobra. Cyk, jedna noga. Nie trafiłem w drugą nogę. Dobra. Gościu palnięty. Dobra, nóżka padła. O nie, dobiło mnie, no, no. I to jest to, że jak się wyglebiemy, to my padamy w tym momencie. Gleba zaliczona to jest dyntka. To trochę irytujące, szczerze powiedziawszy, to jest od razu dyntka, że trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby się po prostu nie wyglebać, bo was zabije wtedy ktokolwiek. Byle jakiś dziad niebieski tutaj początkowy. Dokładnie tak. Dobra, chodź tu, typie. Okej. No ten gość to jest najbardziej irytująca jednostka. Znaczy nie, no dobra, Raptor jest bardziej irytujący. Patrzcie, on w sam siebie strzela. Dobra, trzeba mu w oczko trafić i chyba będzie po nim. Dokładnie tak, ale ktoś jeszcze tu przetrwał, okej. Patrzcie na typa. Jaki zadymiarz tibijski. Co on robi? Chodź tu, zadymiarzu, cyk. Dobra, wygraliśmy. Ale straciłem klona i teraz przydałoby się po prostu klona wziąć jeszcze raz. I to mnie troszeczkę irytuje, że jesteśmy tego klona do tyłu. Naprawdę szkoda, że ten klon się nie odnawia. To było dużo, dużo fajniejsze dla mnie. No ale wiadomo, no pewnie łatwiejsze też by było zdecydowanie dzięki temu. Jeszcze raz bierzemy klona. Ten klon się przydaje właśnie w takich sytuacjach. Jak mamy nagle... O jejku, dostaliśmy! Czemu już zebraliście 55 tysięcy ludzi? Zostawcie ludzi w spokoju. Dobra, łuk wyjmujemy. Kto tu będzie do pokonania? Ha, ale uniknął łuku. Ej, kurde, oni unikają łuku. To nie był przypadek, że gość uniknął. O nie! Nie wiem, czasem wychodzi coś takiego, że zapominam po prostu, że ja nie mogę przytrzymać tej broni, tylko ona po prostu z automatu wykonuje atak. I znowu klona zużyłem. W głupi sposób. Dobra, palcie wroty, goście. O kurde, on zablokował mój młot? Czy mi się tylko wydawało? Czy to są lepsze młotkowe boty? Ten to jest lepszy. Fuck, nie zauważyłem tego. No nic. No jesteśmy w dupie w tym momencie, bo jesteśmy na zero. Czyli co, jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o fabułę główną? No bo jesteśmy na zero. Ale jak? No co, fabułę rozpoczynamy od początku? Nie. Czekajcie, jak to w fabułce było? Dobra, gościu. Zabiłem się sam po prostu. Nie wiem. Czekajcie, ja muszę to zobaczyć, jak to w menu wygląda w tym momencie, jeżeli wchodzimy do fabuły. Ale się dałem zabić, głupio. Nie. Nie wiem, to czasem tak wygląda właśnie. Level pierwszy, chapter drugi. Palcie wroty, nie powtarzam tego teraz. Zrobię sobie to poza odcinkiem. Przynajmniej zagram, dobra. Wejdę z wami na challenge jeszcze. Inferno challenge, laser challenge, raptor challenge. No tego nie przeszedłem, przeszedłem dosyć spory kawałek. Ale było ciężko, dobra, różowy autobot. No tak, powiem od razu, że z pierwszym jest problem, bo trzeba go wybejtować. Kompletnie nie wiem, jak walczyć na te raptory, albo te takie rakietki, które latają.
No patrzcie, no pierwszy raptor przychodzi, no ja nie mam szans do niego podejść, bo on mnie ogonem strąca od razu. Jak nie ogniem, to ogonem. Dobra, chodź tu ze mną, gościu. Chodź tu. Chodź tu, piesek, chodź. Chodź. O, jeszcze brakuje, żeby mnie podpalił teraz za ten czas, jak leżę. No, przetrącił mnie zza słupka, no nieźle, nieźle. Co, zza słupka chciałeś mnie palnąć? Dobra, cyk, to trzeba w ten, trzeba w ten sposób. Pierwszego po prostu tego T-Rexa trzeba palnąć zza słupka jakoś. Tylko trzeba właśnie, o, proste cięcie w gościa palnąć. No i teraz tak, drugą rzeczą, którą od razu bym kupił tutaj, to jest właśnie łuk. Zaraz zobaczycie dlaczego, bo walka z raptorami tak naprawdę jest trudna. Z tego względu, że one strącają, to jest ta najtrudniejsza rzecz. I łuk się przydaje, żeby przejść kilka poziomów szybciej i łatwiej. Zdecydowanie. Mniej więcej w ten sposób raptora sobie pokonujemy dzięki temu. Dobra, a później musimy ładować w energię zdecydowanie, bo to jest to, co ładuje nam łuk. O, dwóch dostało nawet. Tutaj czasem, o, można strollować, jak się damy nadziać na takiego gościa, który chodzi już bez nogi, bez niczego. Dobra, ale easy tak naprawdę poszło nam na początek. Teraz tak, ładujemy od razu w drugą część energii. Na tym challenge'u to nam się przyda, żeby na przykład więcej strzał wywalać. Później ładujemy się w ten tak naprawdę, Jezu, jak to się nazywało, w ten plecak odrzutowy, o. Okej, o to mi chodziło. Plecak odrzutowy jest później. Dobra, musimy tam wejść. Plecak odrzutowy jako druga rzecz. O nie, tu jest ten łucznik jeszcze na raptorze. Z nim nie będzie tak łatwo. Przez to, że właśnie tam jest łucznik i będzie nas raptor odbijał. To jest o tyle trudne, że tutaj by się przydało albo jednego, albo drugiego strącić najpierw. Dobra, przyleci. Dobra, okej. Dobra, trzeba raptora mu strącić i później jego. Także idziemy w plecak odrzutowy, bo on nie będzie nam zużywał, o, takich pojedynczych 3/4 powiedzmy tej energii, żeby go używać. No i później można iść w zbroję, można iść w trzeci poziom, w trzecią bateryjkę tak naprawdę, i w jakieś kolejne rzeczy, na przykład z łukiem, tak, żeby łuk wzmocnić. Dobra, raptory lecą. Jeden się rozwalił. Drugi chyba nie. Drugi mnie atakuje, zostaje zniszczony. I ten zostaje zniszczony. To jest właśnie łuk, proszę państwa. Łuk na pierwszym poziomie nam się mega przydaje, żeby te rundy szybko kończyć i w miarę bezpiecznie. Czyli teraz tak, zdrowie to czy to. No nawet na młot czy na coś takiego, no nie mam po co iść, szczerze powiedziawszy. Dobra, zrobimy sobie armorek. Armorek wygląda kozacko i on też ratuje dupę, no tylko jak w głowę dostaniemy czy coś, to już nas nie uratuje ten armor. Teraz tak, cyk. Dobra, jeden raptor zniszczony. Drugi raptor zniszczony. Gość bez nogi. Tych trzeba palnąć, trzeba o nich pamiętać. O nie, 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 nie. Raptor, pal wroty. Dobra, raptor zniszczony. Można spróbować tych łuczników teraz dorwać. O nie, oni są tak ustawieni, że będę miał problem z dorwaniem ich. Dobra, załatwiłem gościa. Załatwiłem kolejnego. Dobra, wracam na dół. I teraz pana łucznika zdejmujemy. I czy ktoś mi jeszcze został? Został mi tutaj chyba jeszcze jeden niebieski ziomek. A nie, łucznik gdzieś jest. A, gość se strzela tam z góry. To fajnie, że ja go mam jakoś trafić, jak on tam na górze sobie siedzi.
Świetnie gro. Świetnie, że o wszystkim myślisz, gro. Dobra, może go to trafi. Musimy liczyć na to, chyba że ziomek podskoczy. Podskocz, podskocz! Ja pierdzielę. Musimy do niego pójść po prostu. Czyli musimy na to wskoczyć i nie zginąć w lawie w tym momencie. Zawsze chciałem takie challenge, nie ginięcia w lawie. Dobra, dziękujemy. Okej, okay, udało się, już się bałem, że do tej lawy mogę wpaść. Ale na szczęście nam się udało. Lecimy dalej, Jetpack Riders, a deadly combination, okej. W co pójść teraz? W klona, który nie będzie miał armora w razie czego. Większe strzały też byłyby spoko. Dobra, pójdziemy w bezpieczeństwo w tej rundzie, w klona. To nam da drugą szansę w razie W i później idziemy w ulepszenie łuku. Dobra, niech się naładuje do końca i lecimy. Okej. Okej. Dobra. Jeden zniszczony, drugi zniszczony. O nie. Dobra, ten zniszczony. Dawaj tu gościu, chodź. O kurde. O kurde! Nie, 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 nie! Ożysz ty w dupę! To mogło mnie podpalić przecież! Chodź, chodź, chodź! Ale ty uniknął tego, kurde. Mądry ten robot. Ożysz ty! Ej, palnąłem go! O kurde, czekajcie, bo... To jest już lepszy bot, patrzcie na to! Jak on lata! Dobra. To se nie polatał już na jednej nodze. Całe szczęście, że mu nogę rozwaliłem, powiem wam. Dobra, na którym ja jestem już poziomie? Jest 7? 6 na 10 zrobiłem. Czyli teraz będzie 7 poziom. Teraz idziemy w te ulepszone strzały, powiedzmy. W szersze strzały. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Przydałby mi się ten trzeci pasek energii, zdecydowanie. No i dalej coś, może ulepszone jeszcze strzały. Cokolwiek, zobaczymy. Nie wiem, co to jest za poziom. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. Okej. Okej. Okej, dobra, dwóch zniszczyłem. Ożysz ty. Dobra. Dobra, easy, easy, easy na razie. Dwóch typa palnąłem. Trzeci palnięty. Okej, okay, czwarty palnięty, jest bardzo dobrze. Z łuku żeśmy ich szybciutko wykosili. Ja sobie podładuję jeszcze energię i zaraz trzeba będzie prawdopodobnie wpaść tam na górę. Ja pierdzielę, dobra, aż sobie zrobić screenka. Szkoda, że do tej gry fajnych screenków nie da się chyba zrobić. O nie, raptory, raptory. Okej. Ożysz ty w mordę, raptorze. Udało się przeżyć. Okej, jeden zniszczony, drugi zniszczony. Easy, łuk. Łuk nam tak ratuje dupsko na tym Raptor Challenge, że to jest szok. Dobra, zaraz 8 poziom. Proszę państwa, to jest rekordzik. Idziemy na rekordzik. Szerszy. Klona mamy cały czas jednego dostępnego. Więcej energii, aim time. Powiem wam, więcej energii. Ten aim time tak dużo mi nie dawał. A miałem go na ten drugi poziom zrobiony. Ten aim time naprawdę, no... Średnio, średnio mi ten pasował aim time. Dobra, dwa raptory zniszczyć na starcie. Okej. Żeby nie dostać tą głupią bombką też. Byłoby miło. O nie, o nie, o nie, 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 raptorek, raptorek, to jest... Nie, 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 ja muszę stąd spadać, żeby mnie do lawy nie strącił. Byle mnie do lawy nie strącił ten raptor. Dobra, cyk, rozwalony raptorek. Został jeszcze ten pająk z jednym okiem. Dobra, easy. Udało się, nice. Powiem wam, to nie są takie łatwe rundy. Ale się udało, na szczęście. Dobra, look at this. The raptors have adopted some marks free. Coś tam. O kurde, jakiegoś super raptora dostali. A szybszy ten.
Recharge był 300% aim time. Dobra, wezmę tego aim time'a, żeby wam to pokazać przynajmniej. Może teraz się przyda. Akuratnie. Akuratna. Dobra. Dobra, cyk i cyk. Dwa raptory pokonane na starcie. Ej! Kurde, gość jest łucznikiem. Z szeroką strzałą. Dobra, trafiłem go. Trafiłem gościa, no co ja wam mogę powiedzieć, no. Ja się tu przygotowałem na jakieś większe wyzwanie. Dobra, ostatnie. Final level. Dobra, szeroka strzała. Ulepszamy jeszcze strzałę. Ja pierdzielę, dobra, mamy klona, mamy cały armor. 10 poziom, proszę państwa. 10 na 10, challenge'ik. Może uda nam się challenge zrobić nawet na odcinku. Dobra. Raptor od razu zniszczony. Okej. Jeden się sam pokonał. Dobra, drugiego ja palnąłem. Otwieramy coś dalej. Ładuję energię w razie W. No ja raczej wątpię, żeby to było takie proste. Zaraz coś na nas wyskoczy zapewne. Dawaj mi tutaj, gościu. O kurde. Leci jakiś ultra raptor? Nie. Po prostu gość był większy. Muszę tą strzałą trafić. To jest podstawowa rzecz, która mi będzie potrzebna do wygrania tego. Dobra, spalić wrotki. Gość odbił chyba. Dobra, wyrwał łeb. Raptor challenge zrobiony. Proszę państwa, challenge complete. Flame Raptors, why is not on fire? Achievement. Okej. Zrobiliśmy to i co dostaniemy w zamian? Ej, coś dostałem w ogóle oprócz achievki na tym? Play single player, challenges completed, meet the flame raptor, hello i tak naprawdę a nice trophy tylko dostałem. Tutaj możemy odblokować jeszcze jakieś rzeczy. Także dobra ludzie, pierwszy challenge zrobiony, pierwszy challenge za nami. Piszcie jakie chcecie, żebyśmy grali tryby. Ja sobie tego story mode'a może zrobię po prostu na pomiędzy odcinkami, bo ja sobie gram tego endless mode'a na razie pomiędzy odcinkami, bo się fajnie gra po prostu w tę giereczkę. Także jeżeli gra wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!